Moi kochani, wielu z was twierdzi, że wie, na czym polega cudowny związek. Że cudowny związek polega przede wszystkim na fascynacji drugą osobą. To znaczy, my, aby stworzyć wyjątkowy, udany związek, mamy się fascynować drugą osobą. I ta fascynacja na początku związku jest szczególnie silna, ponieważ partner, przyszły partner, poznawany partner jest dla nas zagadką. To znaczy, w miarę poznawania partnera ta zagadka staje się coraz bardziej oczywista i rozwiązanie jest coraz prostsze. To znaczy, nie da się jednocześnie znać partnera i być nim zafascynowanym, bo albo my partnera znamy, albo jesteśmy nim zafascynowani. I kochani, jest to bardzo trudne do zrozumienia, a jeszcze trudne do zdecydowania, czy ja wolę być zafascynowany partnerem, czy wolę go znać. I w drugą stronę, czy ja wolę, żeby partner mnie znał, czy wolę, żeby się mną fascynował. Kochani, zastanówcie się, gdyż nie można się fascynować sobą nawzajem, gdy się zna jak dwa łyse konie. I nie można znać się wtedy, kiedy się fascynujemy. Dlatego jedno przeczy drugiemu. Zastanówcie się, czy chcecie, żeby ktoś się wami fascynował, czy żeby was znał. Odpowiedź wcale nie jest taka prosta.